Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik o takim uchwycie na ostrza do stacji 936. Ja tutaj mam stację dokładnie 937D+, do której ten nożyk pasuje. I na początek pokażę Wam, jak to wygląda w Gotroniku, bo go kupowałem w Gotroniku we Wrocławiu. Także przełączmy się na chwilę na Firefoxa, żeby Wam to lepiej pokazać, a potem sobie omówimy dokładnie. Dobra, tu jest ten uchwyt na ostrza do lutowni 936. On kosztuje 20 zł. Mamy zdjęcia, jak to wygląda. Dostajemy tylko ten cały element. No i tutaj jak się montuje na kolbę, nie? Zamiast grota. Uchwyt, nakrętka, tulejka miedziana. Wszystko jest. Na pewno nie jest to plastik, bo nie może być plastik. On nagrzewa się do sporych temperatur. To wszystko. No i tu mamy opis. Dostępne w sprzedaży rodzaje, kształty noży. Ja Wam też coś pokażę przy okazji nożów, ale to już troszeczkę dalej. Podlinkuję pod filmem do tej stronki, tak że będziecie sobie mogli to zobaczyć dokładniej, na spokojnie. Teraz przełączmy się na jakąś wiadomość. Dostałem na gadu-gadu, a moje papugi po prostu jak słyszą ten dźwięk gadu-gadu, to wariują. SAE, dobra, jest, ok. Powiem Wam tak, to wygląda tak, o. Żeby to odkręcić tutaj, tą tulejkę. Jest na takim gwincie. To sobie ściągamy, wyciągamy. I mamy samą końcówkę, do której montuje się nożyk. Tylko teraz ja zrobię pauzę, idę po nożyki, pokażę Wam bardzo istotną informację, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ok, jestem. Popatrzcie. Ja tu kiedyś sobie kupiłem taki zestaw nożyków w sklepie ABC RC. On kosztował chyba 10 zł. I tu mamy sporo dosyć tych różnych ostrzy. Ale tu mi się jakieś jedno wypadło. No to przykleimy je sobie do tego, załóżmy. Tu jest taki magnes, który trzyma te wszystkie ostrza metalowe. Powiem Wam tak, że do tej końcówki nie da się zamontować ostrzy, które są grubsze niż. Ja Wam powiem, ile dokładnie ma to ostrze tutaj. Dokładnie ma. No, tak gdzieś 8,6. 8,6 mm. 8,6 mm. Nie zamontujecie go tutaj, po prostu, bo jest za szerokie. Także trzeba. Zobaczcie, jak zrobicie to tak, to już widzicie, nie wejdzie Wam po prostu w tą tulejkę. A ta tulejka, moi drodzy, ma w środku dokładnie 7 mm. 7 mm gdzieś. Także nie zamocujecie takich grubych tych tutaj nożyków, chyba że sobie zeszlifujecie je do tych 7 mm, poniżej 7 mm. Natomiast jeżeli chodzi o takie cięższe, są, widzicie, tu mam troszeczkę cięższe i to ostrze już ma tutaj 5,3 mm, coś takiego. 5,3 mm. To już jak najbardziej będzie można sobie tutaj zamontować te ostrze. To akurat wziąłem takie typu ala. Nie wiem, jak w ogóle to nazwać. Piszę 17 jakaś. Jest jakieś oznaczenie 17. I to ostrze już mogę bez problemu sobie tutaj przykręcić. Mocno się trzyma. I teraz tą końcówkę mogę zamontować sobie do takiej kolby,
Ja Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Zamiast takiego grota M900 nakładamy taki nożyk. Właśnie nie, i tu jest błąd. Nie nakładamy, bo trzeba to odkręcić. Widzicie? Zobaczycie przy okazji, jak to się montuje wszystko. Zakładamy na grzałkę tą końcówkę. Dopiero teraz, jak założymy na grzałkę tą końcówkę, zakładamy to wszystko. Możemy sobie to przykręcić. To już się trzyma tutaj. Wystaje nam tylko kawałek tej końcówki. Bierzemy sobie te ostrze z tym naszym mocowaniem. Czekajcie, muszę to przykręcić teraz, żeby mi tylko na gwint złapało. No i dobra. Teraz to jest tutaj złapane. Jak już dojdziecie do końca, będziecie kręcili tą, to już wam to automatycznie zacznie zaciskać tą całą końcówkę. I tym sposobem macie zamocowane ostrze, którym możecie sobie coś tam pod wysoką temperaturą skrobać. Natomiast ja sobie założę ostrze te, które było tutaj przed chwilą. Gdzie ja je położyłem? Aha, tutaj jest. Dobra, widzicie, to jest takie malutkie ostrze, które już sobie używałem. Włożę je sobie. Tą końcówkę. Jak najbardziej się da do końca, żeby to mocno przewodziło tą temperaturę. No i teraz, skoro już mam to włożone, to postaram się Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda, jak to działa. I takie coś, włączam sobie stację. Stację położę sobie może tak, żebyście widzieli, jaka jest temperatura. Nie bez powodu leży tutaj ten cały obiektyw z tym aparatem, bo będę próbował ten klej, który jest klejony naokoło, usunąć go, przeciąć go tym nożykiem, który się nagrzeje do jakiejś temperatury. Ja już czuję, że tu jest, robi się ciepłe, ale damy sobie większą temperaturę, damy sobie 300 stopni. 300 stopni. Na razie może najpierw nie będę Wam pokazywał na tym, ale spróbuję Wam pokazać na jakimś plastiku. Nie, to mi będzie troszeczkę szkoda. Może zobaczmy sobie jakąś kartę SIM. Nie wiem, czy to coś tutaj będzie widać. Widzicie? Ja pokażę Wam, postaram się Wam pokazać samą tą końcówkę. O, żebym się tylko nie poparzył. Ja już tą kartę ostrzem wjechałem troszeczkę. Może to nie działa jakoś na razie przy tych 300 stopniach bardzo szybko, ale powolutku, napierając, zetnę sobie bardzo dokładnie tutaj ten róg tej karty. Także to działa. Na przykład jeżeli chodzi o jakieś kabelki, jakbyśmy chcieli na przykład, nie wiem, ściągnąć izolację czy coś, da się. Nie chcę się poparzyć i chcę pokazać Wam to też do kamery. Tak, topi tą tutaj. Ten kabelek. Widzicie? Stopiło go trochę. Ale ja sobie dam jeszcze więcej. 350 stopni. Stacja jest chyba do 480. I teraz postaram się tutaj usunąć ten klej. To będzie bardzo trudne zadanie. Ale powiem Wam, że działa to. Trzeba po prostu bardzo powoli to robić. Mam nadzieję, że ten klej mi się pozwoli to
zdjąć, bo muszę poprawić sobie matrycę troszeczkę. A potem znowu przykleję obiektyw. Wyczyszczę ten cały klej. To jest klejone na ten T7000. Ja już zobaczę, czy mogę sobie ruszyć tutaj tym obiektywem. Nie, jeszcze nie. Trochę tego kleju tutaj dałem. Także podejrzewam, że będę musiał troszeczkę się pomęczyć teraz. Nie chcę uszkodzić w ogóle tutaj w żaden sposób tego aparatu. Stacja działa, działa. Dobra, widzicie? Już mi troszeczkę ten klej puścił. I teraz popatrzcie się, ja wam staram się pokazać. Kurde, o, w ten sposób może. Jakbym go tak przecinał nożykiem. Idzie. No i dobra. Przy okazji zobaczycie, tak wygląda mocowanie aparatu Sony do tego obiektywu. Po prostu jest tutaj obiektyw. Im bliżej matryca, która jest tutaj w środku, będzie tutaj tego obiektywu. I oczywiście ona musi być jak najprościej w stosunku do soczewki, bo wtedy mamy obraz żyletę, bez żadnych takich przekształceń na rogach ekranu. A ja mam właśnie troszeczkę krzywo, ponieważ tu sobie dałem trochę, mi brakuje. Tu mi się rusza dosłownie milimetr ta podkładka, która jest pod tą matrycą, bo dałem sobie, żeby ona była wyższa. I to powoduje, że już mam na rogu ekranu troszeczkę zniekształcony obraz. Także widzieliście, da się tym coś tam robić. Spróbuję sobie usunąć troszeczkę tego kleju tutaj, tym ostrzem. Jak się rozgrzeje, pięknie schodzi. Widzicie? Można sobie fajnie czyścić takie różne rzeczy, które są na przykład na płytach głównych, gdzie jest klej, coś było klejone bardzo delikatnie tym ostrzem. Sobie skrobać to. A już nie powiem, jakby na przykład jeszcze dodatkowo się wspomagać jakimś hotairem albo podgrzewaczem. Także wtedy macie już w ogóle bardzo, bardzo fajnie wszystko porobione. Żeby to teraz sobie wyczyścić, te ostrze, spróbuję sobie wziąć, złapać w taki papier. To jest bardzo gorące. Jak widzieliście, bez problemu zeszło tutaj na chusteczce ten klej cały. Przydaje się. Na pewno jest takie coś fajny bajer do takiej stacji, nie powiem. Przydałoby się tylko jeszcze troszeczkę mieć więcej ostrzy do takiego czegoś. No i dobra. To chciałem wam pokazać. W zasadzie ja jeszcze sobie oczyszczę tutaj obiektyw przy okazji, żeby się nie męczyć później. Nie no, ładnie schodzi, pięknie. Jak się już rozgrzeje ten nóż, dobrze, to fajnie schodzi. No. Elegancja Francja. Nie muszę używać jakiejś mega siły, naciskać mocno ostrzem. Widzicie, już muszę sobie z powrotem, bo się nazbierało. Tylko po prostu pod wpływem rozgrzania tego grotu ten klej nam pięknie schodzi. I potem będę mógł sobie z powrotem to przykleić na ten obiektyw. Widzicie, nawet nie sądziłem, że będę używał tego ostrza kiedyś do tego obiektywu. A się przydało. Już miałem w ogóle to wcześniej kupić,
kiedyś już widziałem to gdzieś, sobie pomyślałem, kurczę, no to by było fajne. Elegancko. Klej jest zaskorowany. Teraz będę mógł sobie nanieść bez problemu nową warstwę i potem przykleić do tego obiektywu. Ja sobie już stację skręcę na 200 stopni. Grot położę gdzieś tutaj na bok, na biurku, żeby no, leży spokojnie, nic nie dotyka, także nic się nie stanie. I teraz zajmę się po prostu robieniem tej tutaj jakby matrycy, tak żeby ona była bardziej prosto, bo jednak jest troszeczkę krzywo. Będę musiał jakoś się dostać tam do środka, żeby, bo widzicie, ona troszeczkę, jakby wam to pokazać. Cicho, cicho, cicho. Łobuzie, kiedy kręcę, to musisz krzyczeć. Widzicie, ona troszeczkę się kibocze, ale dobra, to by było na tyle. To miał być filmik o takim uchwycie do ostrzy do stacji Hot Air. Także pozdrawiam, trzymajcie się.